Nowe kolekcje ubrań, wszystkiego do domu. Jak pewnie oglądaliście Magnolia w telewizji? Po drodze na dział dziecięcy, bardzo ładne. Ile kosztuje? Twoja żarówka. Teraz dla młodszych widzek. Tu mamy dział dziecięcy. Dla chłopaków też są fajne rzeczy. Zobaczymy reakcję Sebastiana na koszulkę. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu, w tygodniu vlogów. Jak nie wiecie, że mamy tydzień vlogów, no to mamy tydzień vlogów. Natomiast dzisiaj, tak jak Wam obiecałam, wybieram się do sklepu. Pisaliście, że Target, więc jadę do Targetu i zobaczymy wszystko. Nowe kolekcje ubrań, nowe kolekcje wszystkiego do domu. To, co ja akurat uwielbiam najbardziej w Targecie, tam są dwie takie moje ulubione sekcje właśnie do domu. Sygnowane, jedna jest Magnolia, a druga, nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale zobaczymy razem. Nagrywam dzisiaj telefonem, więc patrzę w kamerę i trochę tak się dziwnie czuję, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że obraz będzie lepszy, bo coś ostatnio mój aparat szwankuje, więc nie wiem, co się dzieje. Zobaczymy, dajcie znać, jak Wam się będzie podobał dzisiejszy odbiór. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz spróbuję z drugiej strony. Teraz to w ogóle nic nie widzę, to co nagrywam, ale spróbujmy. Nie malowałam sobie jeszcze ust, bo biorę na drogę kanapki. Kanapki. Zrobiłam sobie na chlebie pełnoziarnistym, moim ulubionym. Mam szynkę szwarcwalską, szpinak i awokado. Zielona herbata z maczą i uciekamy. Już jestem na miejscu. Ale leje! Biorę herbatę. No i idziemy. No trudno, trzeba wyjść. Mało ludzi. Dobrze, będzie się lepiej nagrywać. Buty nie najlepsze na tę pogodę wybrałam. No nic. Zabieramy wózek. Zacznijmy tutaj na wyjściu od tej sekcji. Ojejku, wózek muszę wymienić, bo już strasznie chodzi. No dobra, damy radę. Tutaj jest wszystko za dolara 3,5. I dużo rzeczy na zajączka. Generalnie zawsze tutaj są sezonowe rzeczy wymieniane. Dużo takich dekoracji jest. No buty ktoś położył, to nie tutaj. O, ale te jajuszka na przykład ładne, ciekawe. Co my tu mamy jeszcze? Takie opaski. Albo te kurczaczki nakręcane. Tu są ładne ozdoby. O, jakie ładne. Do dziecięcego pokoju, powiedz, jeśli by to wyglądało. To nie działa. Przynajmniej nie za dobrze. O, te też są ładne. Ile kosztują? 3 dolary, zobaczcie, takie zajączki. Śliczne. Tutaj świeczki. No. Świeczki też za 3. Tutaj mamy jeszcze plecione takie marchewki. Albo to z materiału. Takie komplety. Ile te komplety? Też za 3 dolary. Zobacz, jakie ładne. Takie i jeszcze takiej kolorystyce. No te są śliczne. Tutaj już. O, na jajka. To jest plastikowe też wszystko. A to na co? Na jedno jajko? Nie. No co to może być? A, to może jest na jakiś taki dip i nachosy. Z kurką. I zająca. O, nie wszystko jest fajne, ale czasami się właśnie trafi coś fajnego. Czekajcie, tu jest taka ładna poducha. Ile ta poducha? 5. To ładna jest. Tu mamy fajne koszyki.
Pewnie za 5 dolarów są. Mhm. Fajnie, z wykorzystaniem. Można donicę włożyć z kwiatem. Bardzo ładnie to wygląda. Albo koszyczki na Wielkanoc. A tu kolejne zauważyłam. Śliczne te koszyki, też za 5 dolarów. Zastanawiam się, co bym mogła z nim zrobić. Tu jakiś samotny zając, ale ładnie jest wygląda. 3 dolary. Wykupione? Tu jeszcze więcej tych wiklinowych. Dobra, ale pójdziemy dalej. Idziemy może najpierw na... może na sekcję domową, a potem na ubrania? Dobra, zobaczymy co nowego do domu. Tu jakie tulipany. Tu jakie ładne poszewki na łóżko. Takie welurowe. W dwóch kolorach. Ten kremowy jest ładny. Ale mam podobną akurat. Ale widziałam, że są też tutaj do tego, do kompletu poduszki. O, tutaj jest. Pierwszy ulubiony dział, właśnie rzeczy z Magnolii. Bardzo lubię, bo są bardzo dobrej jakości. No i ten styl mi odpowiada. Jak pewnie oglądaliście Magnolia w telewizji, no to właśnie w Targecie jest kolekcja cała. Od wielu, wielu lat już. Jaki ładny kolor. O, tak jakby zasłony, ale takie półprzypuszczalne. Tu chodnik, bardzo ładny. Czekajcie, może mam ceny, będę mówiła też. 25. Ła! Demoluję. Okej, już jest. Są ręczniki podobne, ale te ręczniki bardzo ładne, w takich biało-zielone. Śliczne. Ciekawe, ile kosztuje taki ręcznik? 15. Okej. Tak dla porównania, takiej wielkości ręcznik, a na przykład w HomeGoods, w TJ Maxxie kosztuje około 10 dolarów. Patrzę, czy są... O, są rozpinane, bo często są te poduszki nierozpinane niestety. Ale te są akurat rozpinane. A te? A te już nie? Nie, a te są zszywane, widzicie? Takie ogromne poduchy, których potem nie można wybrać. I to jest największy minus. Tu ładne naczynia. Ale te naczynia widziałam już wcześniej. Ile takie kubki kosztują? 4 dolary, czyli super cena. Tu mamy zielony. Ten jest za 7, a taki duży kubek gliniany 4. O. Tutaj te są ładne. Ile mamy? 7. Fajne, fajne. Bardzo mi się podobają od nich miarki. To są metalowe. To są te mini, czyli te łyżeczki, łyżki. A tutaj mamy kapsy. Patrzcie, jakie fajne. Można sobie odpiąć. Odpiąć zamęczek i dać do zmywarki. Super. I ręczniki od nich są bardzo dobrej jakości, bo też już miałam parę razy w domu. No właśnie, może weźmiemy. Zobaczcie, za 4 dolary ręcznik. To wezmę dwa takie, bo mi te kolory będą pasować. Magnolia ma zawsze też swój kolor. KitchenAid'a. To jest właśnie ten od nich kolor, taki zielony. Czy to widać dobrze ten kolor? To jest ciemna zieleń taka. Bardzo ładne. O, tutaj są te jakby obrusy pod kolor. Bieżniki. A, bieżniki mamy za 25. Takie szerokie. Ładne. Primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Tu amor me da felicidad i despierta cosa que nunca sentí jamás. Tu kolejny dział,
też mój ulubiony. Już teraz sobie przypomniałam, to dziewczyna się nazywała McGee chyba, ale nie pamiętam jej na imię. Prowadziła też swój program o dekorowaniu. W ogóle fajna historia, bo ona zaczęła dekorować, urządzać swój dom na Instagramie i jej konto w ogóle tak urosło bardzo mocno i tak ją telewizja zaprosiła do nagrywania programów w telewizji. Dużo sztucznych roślin. Tomka ulubione. Fajna ta lampa. Nie ma ceny? O, jest cena. 70. O, Maggie. Widzicie? Studio Maggie. To właśnie jest Threshold. Ta firma. Bardzo ładna ta lampa. Podobny klimat jak w Magnolii, ale nie do końca. Tam bardziej jest taki nowoczesny farmhouse. A tutaj już jest tak bardziej moim zdaniem elegancko. Troszeczkę inny styl. Nie wiem jak go nazwać. Jak wiecie jak się nazywa, to oczywiście czekam na wasze propozycje. Ciekawe. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Ładny kosz. Ten kosz jest śliczny. Czekajcie, ile kosztuje ten kosz? 55. Właśnie to jest to, co mówiłam, jak fajnie wyglądają drzewka, takie rośliny generalnie wrzucone w taki kosz. Country w tle. No, ale może przejdźmy już teraz na ubrania. Zaczniemy od dziecięcych, bo widzę, że są już na horyzoncie. Po drodze na dział dziecięcy ubraniowy jeszcze mamy dział dziecięcy z dekorowaniem pokojów. Uwielbiam ten dział. Jak się przeprowadziliśmy, to wiele rzeczy kupowałam właśnie tutaj w Targecie do pokojów dziecięcych. Ale to wiecie, to były. Ja jeszcze miałam maluteńkie dzieciaczki. O, jaka fajna ta podusia. To są fotele, nie? Zobaczcie, jakie fotele. Albo taki. To jest jednorożec? O matunio. Właśnie jaki jednorożec. I laleczki. Wow. No. A ten śpiworek, to znaczy to nie jest śpiworek, to jest kocyk. To jeszcze Sebuś ma. Uwielbia go. Jest bardzo cieplutki, taki milusi. To jest taki kocyk. Na pierwszy rzut wchodzą w stroje już. Trochę się boję, że jak znowu się nie kupi na początku, to potem nie będzie. Hania szuka w tym roku stroju. Ten mi się podoba. To jest góra. Za 22. Czekajcie, a dół? O, dół to takie duże majty. 22. O, naprawdę są duże. No nie, może akurat tak wyglądają na wieszaku. Ten kolor jest bardzo ładny też. Zobaczmy, co mamy dalej. Takich kremowych nie lubię, bo one szybko zachodzą. O, ten materiał mnie coś przyciąga. Bardzo ładny jest. W ogóle ten strój jest ładny. No, takie. Bardzo ładne. Czekajcie, zobaczymy, ile kosztuje. Jak zwykle bezcenne są te stroje. O, jest. Cena $40. Całkiem przyzwoita cena. Idźmy dalej. Jeszcze nie czas na stroje, co? To może pokażę coś innego. Pójdziemy na dział młodzieżowy teraz. To jeszcze stroje z działu młodzieżowego. Takie style. Wow. Tak, to też strój kąpielowy. Tu bardzo popularne długie rękawki w strojach, żeby się chronić przed słońcem. Uff, to jaka żarówka. Aha, ten jest ładny. Śliczne te kolorki. Nieśmiertelne kombinezony. Beżowy, czarny, taki brązowy i zielony. Fajne, wygodne. Tylko najgorsze do sikania są.
I trzeba się potem rozbierać sam. O, pojawiły się i bojówki cargo, bardzo popularne i widzę, że na wiosnę też takie naturalne, te akurat są bawełniane, czuć, że jest fajny materiał, fajny krój w ogóle tych bojówek. Nie wiem, czy Hani nie wezmę, zobaczcie, za $30, tylko że ona z długością ma problem. Czekajcie, zobaczę na sobie. One są dosyć długie, może akurat, najwyżej oddam. I niestety już są przebrane, same duże rozmiary zostały. Tu mam jakieś leniane sukienki. Jaki kolor dla Was, który ulubiony? Tyle kolorów. A mnie ciągnie do pasków. Tu ładna sukienka, taka ściągana w pasie, ale luźna, z kieszeniami, zawinięte rękawy. Bardzo fajna na lato. Jest jeszcze biała i niebieska w paski. Granatowa. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Widzę, że przestawili działy. Tam jest dopiero młodzieżowy. A tu jest wszędzie damski jeszcze. Ale poglądamy sobie. Zobaczcie, jak fajne. Dużo jest takich naturalnych materiałów. Fajnie. Podoba mi się. Fajne kolory. Fajne te kolekcje. Bardzo. Wiem, że dużo fajne mówię, ale fajne są. $15 takie spodenki. Spodnie też takie luźne, ale ściągane na dole, albo tu był gdzieś czarne, całkiem rozszerzone. I czekajcie, gdzieś tu widziałam fajne spodnie. Fajne spodnie. O! Tutaj. Te zielone. Ale ten materiał chyba nie jest za dobry. O, nie, nie, nie. Kolor jest fajny, ale materiał nie za bardzo. Te koszulki mi się podobają. O, szczególnie taka jasno-żółta. Lubię pół rękawek. W ogóle bym t-shirt tak poprzeszywała wszystkie rękawki na takie pół rękawki. O, tu fajne koszulki. Czy to są sportowe koszulki? Nie, takie do chodzenia. Dobra, pójdziemy już na ten dział młodzieżowy. Teraz dla młodszych widzów, widzek, dziewczyn młodych. One tutaj są na stałe, tylko się zmieniają grafiki, ale zawsze są koszulki z nadrukami, także szukacie koszulek z nadrukami w Stanach, to zawsze w Targecie znajdziecie. Jest tego sporo. Co my mamy tutaj? Tu przyciąga mój wzrok te krótkie koszulki. Teraz są tak powycinane na półokrągłe. Dzwony. Spódnice. Widziałam dosyć sporo. Teraz jest wszędzie, na wszystkich firmach, te jeansowe, takie ciężkie spódnice. O, to ciekawe. Też szerokie spodnie. Hania ma. Kupiła mi ostatnio takie jeansowe właśnie. Ten mi się trochę nie podoba, ten kolor taki mocno wycierany. Ale to kwestia gustu. Tu są dresy, więc dresów Wam nie muszę pokazywać. Dalej w modzie Barbie bluzy. Tu mamy te bluzeczki, a to było modne już też w zeszłym roku, z dopinanym rękawem. Och, jejku, nie wyobrażam sobie takiego materiału w tych naszych temperaturach i wilgotności powietrza. O, to coś nowego, takie sukienki. $30. O, fajne. W dwóch kolorach, jeszcze jest jasny. No sé cómo explicarte lo que siento yo por ti.
único que importa es que llegaste a mí. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, 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 lo que siento por ti. Cada día tu amor me da felicidad. Lo que siento por ti. Y despierta cosas que nunca sentí jamás. Lo que siento por ti. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. A tu mamy dział dziecięcy i zobaczcie, jakie kolory. Wszystkie, o których pomyślicie. Kolory na wiosnę. O, uwielbiałam zawsze dziewczynkom kupować, zobaczcie, $6 za spodenki. Najwygodniejsze do biegania. I takie proste sukienki. O, jaka ładna ta jeansowa. $22. Jak dziewczynki były małe, to uwielbiałam im kupować takie sukienki. Najprostsze, bawełniane, super sukieneczki. $16. No przepiękne są te. Zastanawiam się, czy mamy jeszcze jakieś w Polsce takie malutkie dzieci, dziewczynki. Trzeba przyjść do Targetu przed wylotem do Polski. Mam tylko jedną walizkę. Więc za dużo prezentów nie będę mogła kupować, albo takie malutkie prezenciki każdemu. Coś muszę wymyśleć. Jejku, jaka ładna sukienka. No piękna ta sukienka. 22. Cudne te rzeczy. No dobrze. No dobra, nie mogę zapomnieć jeszcze o naszych panach przecież. Dla chłopaków też są fajne rzeczy. Na lato. Zobaczcie, ale jaki ładny materiał to jest. Całkiem milusi materiał. Bardzo ładne te koszule. W banany. Matko, to koszula dla Sebastiana. Przecież on jest człowiek banan. Człowiek małpka. On tyle bananów je. Zobaczcie, $14. Tylko nie wiem, że ten kolor by pasował do Sebastiana. Blado by z tym wyglądał. Tutaj też taka bawełniana. To chyba liniana nawet. No kolejna. O, to taką koszulkę. Jeszcze z Denisem. No nie, no to muszę mu. No nie mogę. Dobra, tą koszulkę muszę mu zabrać. Banany i tenis. To jest przecież Sebastian. Ale się będzie cieszył. M-kę? Wezmę mu M-kę? Bo będzie mu za dużą. Te M-ki amerykańskie, one są dosyć spore, zobaczcie. No, zobaczmy tam na 10 lat. Taka duża jest, ten t-shirt jest taki ogromny. Zobaczcie. No, on jest taki malutki. Wezmę mu tą mniejszą. Ale ubrania są bardzo ładne, zobaczcie. Ja wiem, że zachwalam strasznie tego Targeta, ale nie zawsze i nie co roku mają takie fajne kolekcje. Jaki jest przyjemny ten materiał. Za $10, zobaczcie, takie piękne. Piękne ubrania, dobre gatunkowo. Te koszulki z tymi kieszonkami. Też $10. Ojejku, a ta jaka jest piękna. Niesamowite kolory. $8 t-shircik. Ale ładne. Coś tu jest na bak. Ta sekcja dla panów jest taka tylko smutna. Zobaczcie, jaka ciemna. Nie ma żadnych żywych kolorów. Oprócz t-shirtów. Ale tu kolory mi się nie podobają.
Nawet te letnie koszule, zobaczcie, są takie. No dobra, to chyba najsłabszy dział. Zobaczcie sami. Nie. A my już w domu. Udało się Sebastiana zebrać po drodze ze szkoły. Mówiłam Sebastianowi, że mam dla niego niespodziankę, że mam dla niego koszulkę. Zobaczymy reakcję Sebastiana na koszulkę. Uwaga! Czekaj, pokażę najpierw tak. Uwaga! Ta-da! A zobacz, masz akurat żółtą koszulkę. Ach. Cały Sebastian! Ale cześć! Co no, z tym? To banany grają w tenisa! W debla, o tak. Cały Sebastian. Najpierw. Sebastian je najwięcej bananów. Na siebie. Proszę. O. Excuse me. Przybierzesz się? Pokażesz? Obviously. O, codziennie rano muszę chować koce. O, moje dzieci nie chowają koców za sobą. Only use it because I'm tired. Sebastian schodzi rano i bierze koc i kładzie się na kanapie, tak? Yep. A potem mama 5 razy woła. Seba, wyciągnij naczynia. Seba, spakuj się. Oh, I'm tired. No, wiem, że jesteś zmęczony. Banana. Co? Banana. Ale fajnie. Podoba się? Tak. No i widzisz, dobrze, że ten ja kupiłam na 8 lat, Sebastian. Bo te na 10 lat były takie ogromne. A zobaczcie, nawet ta na 8 lat jest taka dosyć spora. Amerykański rozmiar. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Taki inny, dla odmiany. Tour po Targecie, na wasze życzenie. Jakbyście mieli jakieś życzenia, to właśnie tydzień vlogów jest po to, żeby je spełniać. A to jest dowód. Co robi Sebastian po szkole? Idzie po banana. A jak nie ma bananów, Sebastian, to co jesz? No właśnie, zawsze są banany. Serdecznie was pozdrawiam, ściskam, przytulam i do zobaczenia już jutro. Pa! Lo que siento por ti, tu amor me da felicidad. Lo que siento por ti, despierta cosas que nunca sentí jamás. Lo que siento por ti, creo que nunca entenderás. Lo que siento por ti.